Cześć wam dzisiaj, my z Wizualnie. Ta gra nazywa się Elder Scrolls Online i witam was w filmiku, w którym zamierzam sobie pozwiedzać troszkę okolice, bo w sumie kapnąłem się, że ja nie za bardzo wiem, co na tych mapach się dzieje, tak? Byłem prowadzony questami, bardzo fajnie tutaj questy prowadzą, bo można zwiedzić spory kawałek świata, robiąc tylko historię, te elementy fabularne, więc to jest na plus. Ale stwierdziłem, że nie ma czegoś takiego w tej grze dla mnie na razie, co w większości MMO ma miejsce, czyli że robię na pałę, lecę i zwiedzam i jestem zadowolony, bo jest to poczucie eksploracji. Tutaj to poczucie eksploracji przychodzi automatycznie i mam wrażenie, że ten świat jest bardzo napakowany. Jest bardzo napakowany dlatego, że w każdym miejscu czekają na mnie questy, którymi jestem prowadzony do przodu. Więc tak jakby ja nie zwiedzam świata, świat jest tym otoczeniem, które się przewija, tym backgroundem, który jedzie za moimi plecami w momencie, kiedy ja tam biję wrogów, wiecie, jak na filmach czasem, jak pokazują, jak bohaterowie podróżują, to sobie idą na taśmie takie dochodzenie, a za nimi się przesuwa film z różnymi lokacjami. Paryż, Wiedeń, Londyn, nie wiem, Bukareszt, to obojętnie, nie? I mam takie wrażenie tutaj, więc w tym odcinku zamierzam skoczyć troszkę na pałę i pozwiedzać. Wspomnieć o dwóch rzeczach. O jednej mogłem wspominać, a mianowicie o tym, że zbliża się nowa klasa. Wraz z wyjściem tego dodatku, który teraz jest jakby implementowany na... Nie mam miejsca na ten. Dodatek jest implementowany na serwery tutaj. Ten dodatek nazywa się Morrowind, to znaczy nowa kraina, leci w ogóle ekstra, fajnie, bardzo mi się to podoba. Jestem fanem Morrowinda, tego growego Morrowinda i jest to chyba... Nie jestem w stanie powiedzieć, czy Skyrim, czy Morrowind jest mój ulubiony. Trudno stwierdzić. Czy jest tu jakiś merchant? Przydałby mi się tu jakiś merchant. Żeby mógł się wyprzedać, albo przynajmniej miejsce, w którym mógłbym jedzonko sobie zmontować, to mógłbym się pozbyć ten. Goodbye. Go and, nie wiem, kill yourself. Więc wraz z jakby implementowaniem tego Morrowinda, który teraz trafia na serwery, będzie dodana nowa klasa, która się nazywa Warden. To jest coś w stylu, jeżeli graliście w WoWa, to jest coś w stylu Huntera bodajże, tak się tam ta klasa nazywała. A z Guild Warsa jedynki to będzie właśnie... Archer? Ranger? Ranger? Jakoś tak to się zwało. W jedynce i w dwójce ta klasa mogła mieć peta. Znaczy peta, mogła mieć ze sobą zwierza. I to będzie też znak rozpoznawczy Wardenów w Elder Scrolls Online, czyli będą biegali ze zwierzami, czyli będzie pierwsza klasa, gdzie faktycznie, chociaż nie, mag też może przyzywać tego swojego demona, który tam biega, klepie i jest w sumie beznadziejny. Nie podoba mi się strasznie. Ale co ja tam się znam, Tam jest miasto! Biegniemy w stronę miasta, wyprzedamy się. I będzie meta shift, oczywiście będzie zmiana balansu, wszystko się bardzo, bardzo mocno... Właściwie ten w ogóle... Czy ja się kręcę w kółko? Tak, ja się kręcę w kółko! Wszystko będzie bardzo mocno, bardzo intensywnie i szybko się zmieniać, dlatego że w tej grze na chwilę obecną są cztery klasy. Wyjście piątej klasy zwiększa o 1/5 całość rzeczy dostępnych w tej grze, jeżeli chodzi o mechanikę rozgrywki i wiecie, nie, to jest duże coś, to jest bardzo duże coś, jak w grze, gdzie jest tak mało klas i klasy są dość rozbudowane i potężne, bo to są całe archetypy, takie bardzo szerokie archetypy. To nie jest tak jak na przykład, nie wiem, jaką by tą grę wziąć dla przykładu, gdzie jest bardzo dużo klas i one się delikatnie różnią między sobą. Nie mam żadnego sensownego przykładu w głowie, może dlatego, że pogoda za oknem jest taka sama jak pogoda tu w grze, jest szaro, buro i paskudnie. Teraz zaczyna się robić trochę lepiej, ale jako że ja wczoraj zapijałem smutki, to dzisiaj czuję się paskudnie, tak jak tutaj widać. Więc tutaj każda z tych klas wprowadza ogromnie dużo do rozgrywki, zmienia mocno wszystko, co się dzieje jakby podczas walk, więc wyjście Wardena będzie takim kamieniem milowym, który rozpierniczy metę mocniej niż robi to dodanie całej nowej lokacji, czyli Morrowind, znaczy dodanie, wprowadzenie tego Morrowinda poprawnie, tak jak on był. W sumie nie wiem, czy Morrowind był do tej pory możliwy do zwiedzania i nie był rozbudowany, czy oni go rozbudowują. Nie wiem, nie interesowałem się tym, nie zaszedłem w tej grze nigdy tak daleko, żeby mieć świadomość, że o, teraz nagle dodają Morrowind. Nie wiem, mi się wydawało, że te wszystkie lokacje są w grze prawie startowo.
Nie wiem, co jest grane. Mam 80 klatek, 80 klatek, BOOM 10! 80, 80, BOOM 10! Teraz jest 30, ale tak bardzo, bardzo dziwnie to jest, jakby coś w tle mi się zaczęło ściągać. Ewentualnie ktoś na Facebooku coś zaczyna spamować. Nie, ktoś zaraz zostanie w pierdziel, ale mam otwarte przeglądarki i wszystkie. Co ty robisz, koleś? Bawisz mima? Czy się Kuni nie wczytał? Kuni się nie wczytał zapewne, tak? Tak, Kuni się nie wczytał, bo ja nie mogę przez niego przejść. What the heck, Sir Nikolasie, ćpunie ty jeden. I drugą rzeczą, o której chciałem wspomnieć, to jest rasa, o której nie jest głośno w tej grze, bo istnieje sobie taka rasa, ona się gdzieś tam w którymś Elder Scrolls się pojawiła, nie jestem pewien w którym, ale gdzieś się tam przewinęła. Rasa się nazywa Limothith, jakoś tak to się pewnie czyta. I to jest rasa taka, jak macie tutaj przedstawiciela Khajiitów. Khajiit to są kotoludzie. Kotoludzie jest spoko, fajna rasa, mają własną kulturę, własny tam klimat, można sobie stworzyć postać będącą przedstawicielem tej rasy, można tam grać, levelować, oni mają swój klimat zbroi, swój klimat, nie wiem, broni, mieczy i tak dalej, wiecie, tam idąc w samym bardziej Redguardów, wszystko to jest. I ogólnie bardzo, bardzo fajna rzecz, bardzo fajna sprawa. I w tym momencie wchodzą takie inne rasy, które też są człowiekokształtne, ale nie są jakby ludziowa, to znaczy, no wiecie, orki też, klasyk, nie tylko. W tej grze nie wiem, dlaczego orki mają mocno azjatycki klimat, ale to znaczy nie w tej, w ogóle w tym świecie, w Elder Scrollsach. Ale są też tacy goście, którzy się nazywają Argonianie i Argonianie to jest takie coś, jak macie Khajiita, to jest człowiek z kotem. Nice'u. To macie też coś, co się nazywa Argonianie, czyli człowiek ze szczurką. To Limolith to jest coś takiego, że macie człowieka i lisa. Jest bardzo nice. Z tym, że to jest jedna z tych takich bardziej pradawnych ras, o której za bardzo nie widać, z tym, że twórcy zaznaczyli, że oni nie wyginęli. Po prostu zniknęli troszkę. To trudno określić, bo nie jest opisane dokładnie, co się z nimi stało. Jedna z rzeczy, o których można pomyśleć, oczywiście to jest, że na przykład, nie wiem, wbili się przez Oblivion, przez te portale do Deidry i gdzieś tam na przykład sklepali Deidry, czy jak to się tam nazywa, i sobie żyją gdzieś po tamtej stronie, więc różne rzeczy w tej grze, w tej rzeczywistości można zrobić z tymi, no, wszystko jest za zero. Damn! Różne fajne rzeczy można zrobić z tymi postaciami, różne fajne rzeczy można zrobić z tymi rasami. W tej grze fabularnie są ogromne możliwości na rozkręcenie fajnych historii i ta rasa gdzieś istnieje. I na forum był taki odzew graczy, że o, fajnie by było, jakby to twórcy dodali, na co ktoś napisał, że są marne szanse, a jeden z modów napisał nigdy, nie mów, nigdy. Więc teraz chodzą takie ploteczki, że po Morrowindzie, jak będą szli bardziej w stronę z powrotem Black Marsh, bo to jest jedna z teorii, że to jest coś, co będzie później rozbudowane, to będzie wielki powrót Limothith, nie wiem, jak to się będzie czytało, jakoś tak Limothith, załóżmy Limothith. I numer jest taki, że ci Limothith to było jakby rasa, plemię nomadyczne, oni byli takimi bardziej właśnie, poruszają się, polują i jadą za zwierzyną cały czas, więc troszkę jakby klimat indiański może, połączony z celtyckim, jakiś taki, taka fajna mieszanka, pomijając to, że później zniknęli właśnie na tym Black Marsh, czyli właśnie taki klimat idący mocno w stronę średniowiecznego francuskiego czy angielskiego rycerstwa, tam szkockiego bardziej nawet. I ja jestem bardzo tym zainteresowany. Jej! Może będzie się dało nabyć drogą kupna wtedy lisa, peta, co moment, sprawdzę teraz, czy w sklepie jest. Nie, jak to się robiło? Collections, journal, gdzieś to powinien być shop. Inventory, Crown Store, Crown Crate, Crown Store. Pam, 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 pam. No i nie będzie. Jakby te lisy były, to szczerze powiedziawszy, dziś bym wydał pieniądze, żeby móc sobie je kupić. Ale niestety ich nie ma. A ja chcę tego lisa. Ja tego lisa chcę. To byłaby jedna z tych rzeczy, która by mnie w tej grze przytrzymała na dłużej. No ale
Psyjig Domino Pig? Psyjig w sensie. Coś tak jest, nie? Plus jakby dodali, wielkiego lisa, tak jak Pride Lion, King Lion, i dodaliby, nie wiem, Pride Fox, nie wiem, czy Ether Fox, takiego wilkeła, to takiego liseła jakby dodali. O kurka, jakbym na tym, jakbym śmigał, proszę państwa, as we're host, Crown Games. Muszę później ogarnąć te różnice w walutach. Ile my mamy miejsca? 69 na 80. Zacna liczba, ale przydałoby się to troszkę zjechać, bo mam mnóstwo zbędnych rzeczy. To by mi się do craftu tylko ile wyłącznie przydało. King's Justice of the Weird Tree. To jest no porównywalne z tym, co ja teraz mam. Czy ja nie powinienem się przypadkiem wziąć i naprawić u tej kamiki? Kamyczku, czy ja ci się u ciebie mogę repair all? Nawet tanio wyszło. Ha! Dziwne. Fajnie by było się wyzbyć tych wszystkich rzeczy, które ze sobą mam. Jakiś stół grafterski, coś. O, tam jest. O, super, jest. O, widzicie, 160 klatek animacji na sekundę. Jak ta gra, co ta gra robi, to ja nie wiem. Może to jest jednak kwestia faktycznie, że spamowali mi, wysłali mi jakieś filmiki na Facebooku, które jest w tle. Ale niestety, to wiecie, to jest ten problem. Mam drugi monitor, żeby mieć teksty do weryfikacji, do przeczytania, jak ten limolit cały. I w pewnym momencie się coś zaczyna dziać w tle, a no, nie lubię mieć odpiętego Facebooka, bo potem nie pamiętam, jak się to pisało, facebook, jakoś tak, nie wiem. Nie wiem. Nie, dobra, nie nabijajmy się. Jestem po prostu leniwy i wygodny strasznie. To jest ten minus. Tak, rozwal to. Rozwal również. I to też rozwal, i rozwal, i rozwal również. Wydaje mi się, że te oba... Dobra, to ja tam mam... Dobra. Ten na pewno idzie do rozwałki. A apareli nie mam. Co mi daje to drugie badziewie, co ja... Co ja zrobiłem? Tak jakby pokazuje rzeczy, które ja mam w skrzyni. Weird. Bardzo, że weird. Okej. Okay. Czy to jest clothing station? I tu w clothing station mogę tylko te bloktorny rozwalić. Czy ja je w ogóle przy sobie mam? Nie wygląda. Okej. Okay. Czyli widzę też rzeczy, które mam w skrzyni. Odkryłem coś nowego. Myślałem, że mogę zobaczyć tylko rzeczy, które mam przy sobie w tym momencie. No, fajnie jest. Ten. O, no, nareszcie jest coś, co można rozpierniczyć. Nie, rozmawiam tego też, bo w końcu czemu by nie. A teraz tak, 61. Coś z tych rzeczy jeszcze tutaj do rozwałki jest? Recepturki, czy ja tą recepturkę mogę? Mogę, oczywiście. O, od razu lepiej, więcej miejsca. Ech, w każdej grze to samo, w każdej grze... Czemu Dory w to nie gra? To zrobiłaby mi porządek. Nie, dobra, już się nie nabijam. Dobra, proszę państwa, możemy lecieć i zwiedzać. Wreszcie możemy się zabrać za zwiedzanie tej krainy. Wygląda na to, że pogoda się troszkę... Nie, to za oknem w takim razie, bo mam poczucie, że zrobiło się ładniej. Albo to ta zielona herbata? Albo ciśnienie przestało spadać, ewentualnie zaczęło rosnąć troszkę, bo zacząłem się nagle czuć troszkę lepiej. Może nie jakoś wybitnie, ale troszkę lepiej. Niestety jestem strasznie podatny na warunki pogodowe. Minus bycia mną. I jak się pogoda psuje, to człowiek zaczyna umierać. Wtedy jest źle. I chciałbym, wracając do tematu, jako że dodaję, to jest jedna z niewielu tych gier, gdzie naprawdę fajne zmiany są wprowadzane tak od ręki, bo jeżeli pomyślicie o Neverwinterze, gdzie dodano sobie tam... co oni tam dodali? Dodali klasę, dwie, albo nawet trzy może? Nie, za późno. I fajnie im to wyszło, z tym, że jest tam świątynia, krypta 9 jakoś tak? Z czego każdy pochowany w tej krypcie jest przedstawicielem innej klasy, stąd gracze mają teorię, że będzie w sumie tylko 9 klas różnych. Jeżeli
że nic nie pokręciłem, to była krypta 11? Nie, dobra. Bądźmy na chwilę serio. To tutaj na przykład nie ma takiego ideowego ograniczenia, tutaj mogą zrobić bardzo dużo rzeczy, z tym, że problem jest taki, że klasy, które są tutaj dodawane, te archetypy, o których wspominałem, są bardzo szerokie. Bardzo rozwinięte, więc w rezultacie nie ma jak tego namnożyć, bo każda klasa dodawana zmienia ogromnie dużo. To znaczy inaczej, każda klasa dodawana tutaj jest mniej więcej... O, nie mogę na to... Aha, bo to jest jedna z tych kotwic, dobra. Każda klasa dodawana tutaj, ja mam wrażenie, że to są jakby dwie klasy z Neverwintera w jednym. Może nawet trzy. To jest coś, co próbowali zrobić twórcy Guild Warsa 2 i im brutalnie bardzo nie wyszło. Że każda klasa potrafiła robić wszystko, tylko każda na swój sposób. A skończyło się tak, że każda klasa jest we wszystkim beznadziejna, a niektóre z tych klas są w niektórych rzeczach mniej beznadziejne. Na przykład, nie wiem, healowanie i... Wow, co to ma takie jakieś dziwne oznaczenia? Healowanie i każda klasa potrafi healować, ale elementalista jest... Wow! A, czyli oni są jednak... O, wilkołaczury! Yeah! Dobra, biej, biej! Okej, okay. No, wyrezujmy się tu, ale spierniczajmy zanim staniemy do końca. To było niefajne. To dlatego ona miała jakieś takie oznaczenia, że jest... Nie wiem, pierwszy raz spotkałem się z naprawdę ewidentnie dużo mocniejszą postacią niż ja. Bo to jest jakieś... Coś, co to jest za oznaczenie? Nie znam tego. Pierwszy raz widzę tą czachę. Pamiętam, że zginąłem. To znaczy, widziałem ją wcześniej przed chwilą, ale pierwszy raz kojarzę to przed modną. Omijamy ich, idziemy tu do questa. Oznaczmy sobie go. O, to jest fajny. Fine Guy LeBlanc. A to jest tego questa, co robiłem na ostatnim nagraniu. Nie, ja to mi się tego nie chce robić teraz. Idziemy zwiedzać dalej. Zwiedzamy! Tam mamy Glenubraska i Shard Hunter. Coś w tym stylu. Desen, takie jak jest coś. Pam, pam, pam. To by było spoko, jakbym miał jakiś młot. To by było taki. Puch. W sumie dałoby radę, bo młot też się zalicza do tych broni dwuręcznych, więc jakbym jakiś. Dobra, jeżeli są młoty w tej grze, wydaje mi się, że coś widziałem. To mógłbym... Widziałem na pewno jakieś takie wielkie... Jak to nazwać? Po angielsku to jest club, ale... Jeez! Za późno, za wolno. Chodź. Dobra, to jest mocniejszy atak na pojedynczych wrogów. Wyślijmy go ten. No wracaj żeś tu. Bloodthorn Incident Year, nie wiem co to znaczy, ale jest okej. I idźmy tam w stronę kryształków. Może. Czy ja mogę je oznaczyć tak, żeby widzieć? Tak, będę widział wtedy niebieski ten na mapie, jest fajny. No, więc wracając do tematu, wydaje mi się, że dodanie nowej rasy to nie byłaby tak duża zmiana jak dodanie nowej klasy. Wiecie, te rasy się tam troszkę są różnią, one mają te swoje różne takie triki i numery, które sprawiają, że dane klasy są lepsze w niektórych rzeczach, na przykład granie magiem, wysokim elfem jest na pewno bardziej funkcjonalne niż granie nordem elfem. Tfu, nordem elfem. Nordem magiem. Yeah, wizu! Brain lag. Tararara. Wszystko? Okay. Czy ja mogę go backstabnąć w jakiś fajny sposób? Nie, ale też jest fajnie. Nie wiem co, wygląda jakby dostał i ze spóźnionym refleksem poleciał. Taki, ale on jeden z tych swoich ataków odpalał. I gdyby powprowadzać te wszystkie rasy, bo tego jest więcej. Moment, nacisnę Alt przed... Alt, nie, Ctrl, przesunę myszką, to sobie zeskroluję. Bo są rasy ludzkie i tych ludzkich ras jest dużo w stylu, nie wiem, Akavari, Atmoran, których nie ma normalnie dostępnych do grania, Breton Imperial jest,
Keptu i Kotoringi i Nede i Orma tego nie ma, ale Nordzi i Redgardzi są. Więc jest sporo ras ludzi, jakby, nie wiem, tak jak u nas, nie wiem, jak to nazywa, Caucasian. Caucasian? Rasa kaukaska? To się jakoś inaczej tłumaczy na polski. Chodź. I to są same ludzkie, a jeszcze macie merów, czyli Altmer, Altmer, Elit, Bosmer, Chimer, Danmer, Dwimer, Felmer, Mormer, Osimer, Sinistral Elf i Snow Elf. Więc tych merów jest sporo. Z bestii jest Argonian i Karzitowie, o których wspominałem. Jeszcze jest Inga, Limothit, Sloth i Giant. Giant, no nie wiem, jakby Gianci mieli być tu grywalni, ale są. Akavari? Którzy to byli? W tym momencie mam Brain Dead i nie wiem, co to było Akavari. Ale jest Kapontun, Kamal, Tangmo, Tyschi i Dragon. Czyli to będą jacyś pewnie tacy więksi jaszczurowaci, nie wiem. I jeszcze są Ed Ada i to jest Eidra i Deidra, czyli ci tacy... No, oni wyglądają trochę jak ludzie, tylko z jakichś takich smoczych łusek demonicznych, no takie jest. Widzieliście ich w praktycznie... Już. I w Oblivionie, znaczy w Oblivionie wszystko się o nich rozbijało, ale byli też w Skyrimie i tutaj na samym początku to się z tymi właśnie cusiami tłukliśmy. There's signs of struggle, bla 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 bla. Okej. I gdzie my mamy coś tu zrobić, coś gdzieś polecieć? Dobra, nie chce mi się. Chodźcie, złapiemy tą książkę. Set focus on... Co? Slatking. Idziemy na Slatkinga. Zdobędziemy książkę! Ucz się, ucz, bo wiedza to do potęgi klucz. Dobra. Tak zawsze mówili. Niekoniecznie jest to prawda. Znajomości to jest klucz do potęgi, ale wiedza to może się przydać. Znaczy, lepiej mieć niż nie mieć, nie? Nie za wszelką cenę. I jakby w tej grze zaczęto dodawać różne rasy, jedna po drugiej, tak tu z update'em, tam z update'em, tak jak właśnie robią z klasami, bo to coś, czym biegam teraz, Templar, to nie było w dniu premiery w grze, to zostało dodane i jest ekstra. W sumie teraz to jest chyba najbardziej OP klasa z tego, co tam widzę, czytam i się w temacie tak średnio troszkę, ale próbuję rozeznać. Wygląda na to, że to jest najlepsza klasa do solowania, do jeżeli chodzi o przeżywalność i różne inne patenty, to jest mniej więcej tak jak Paladyn za czasów Vanilla WoWa i później tego, jak to się nazywało, pierwszy dodatek. Drugi to było Wrath of the Lich King, a pierwszy to był... Stoi tam z tyłu pudełko od WoWa gdzieś. Dobra, nie chcę mi się poszukać, musiałbym wstać, ale kot mi śpi na kolankach, więc nie szukamy. I na samym początku, wiecie, tam w WoWie jest ten numer, że co jakiś czas jest shift, przerzucenie meta i balansu całego z jednej strony spektrum na drugie. Był moment, gdzie tifów nie dało się praktycznie zarąbać, był moment, gdzie warriorami wszyscy grali, ale był taki moment, że Paladyn to był dokładnie jak Warrior, taki walka jeden na jeden, to nie było wiadomo, na kogo by było stawiać. Jak, załóżmy, że mamy gości o mniej więcej zbliżonym skillu, tak? Czy ja to mogę? Nie, F to było Destination, okej. Okay. Jeżeli mam gości o identycznym skillu i identycznym poziomie jakości uzbrojenia i tak dalej, to nie wiadomo, na kogo stawiać, jeżeli chodzi o Warrior Paladyn. Z tym, że Paladyn miał jeszcze dodatkowo swoje heale i bańkę, więc po prostu orał wszystkich naokoło. I mniej więcej odnoszę takie wrażenie, że ludzie postrzegają tą klasę postaci właśnie w taki sposób, jak wcześniej był Palus u tych WoWowców. Z tym, że ja nie mam rozeznania, bo nie grałem niczym innym za długo, dłużej niż godzinkę, więc ja! Wszystko, co tu widzę, dla mnie jest nowością, więc jeżeli innymi klasami jest trudniej, to jest takie okej. Okay. To z przeżywalnością jestem w stanie zrobić. Working Station, Night Silence. To jest ten patent, że w różnych miejscach świata są rozsiane różne stoły crafterskie, które dają różne bonusy.
do craftu wykonanego, więc nie wiem, czy to w końcu zostało zaimplementowane do gry, czy nie. Wiem, że to było na betach, że na przykład, żeby zrobić zbroję, czy tam broń o konkretnych bonusach, konkretnych zajawkach, trzeba było o konkretnej porze growej doby być przy konkretnym stole crafterskim. I wtedy zmotać sobie. To wtedy nasza zbroja miała jakieś... Na przykład nocą inne bonusy są dawane niż za dnia. Tutaj mam Night Silence. Nie wiem, co daje Night Silence, czy tytuł jakiś, czy jakiegoś bossa. No, ten system craftu... Nie wiem, na ile się udał, ale na papierze to był najlepszy system craftu, jaki w ogóle widziałem. Bo rąbało na łeb, znaczy dobra, każdy system craftu rąbie na łeb to, co zrobił Piltrus dwójka, bo tam tylko to fajnie wygląda, że tak idzie. I 40 rzeczy wykrawconych. To bardzo, bardzo efektowne jest. Niekoniecznie efektywne, bo jeden z najgorszych craftów, jakie w życiu w MMO widziałem. Więc... crafting location. Trzeba by ogarnąć, co... A może jest gdzieś opisane na przykład, co daje ten Night Silence? Cisza nocna. Diagrams. Nie mam pojęcia, co to jest. Weapon z deconstruct. Deconstruct creation. Trait. Nord. Kajit. No właśnie te style graficzne to... Wydaje mi się, że jakiś fajny opal, czy coś takiego mógłby być dla tych limo treatów. Nie, zagrałbym. Bardzo, bardzo bym tym zagrał. Set weapons, set apparel, weapons, apparel. What? Aha, bo tu set konkretny mogę zrobić. I teraz ja to kumam. Bo mam zwykły craft, plus mam setowy craft. I ten setowy craft... Nie, dalej tego nie kumam. Ale tego nie kumam, bo ten setowy craft nie mam tutaj nic do wyboru. Czy ja muszę najpierw ten set sobie odblokować, czy to są, to jest setowy craft z tych setów, które ja mam wykute już, bo czytałem, nie wiem, przepisy na to, czy jak to się w tej grze nazywa. Ogarnię się przy okazji. Nie, to jest jedna z tych gier, co mnie boli, że raz nie mam czasu grać w nią tyle, ile bym chciał. Dwa, moi znajomi w to nie grają na chwilę obecną. Nie zapowiada się, żeby grali. Szczególnie, że wiecie, na horyzoncie jest kilka gier, na które się czaimy. Jest na przykład Crowfall, na którego się ja bardzo czaję, a reszta ekipy się przygląda dość intensywnie. Bo Crowfall to jest coś, czego reszta ekipy... reszta świata. Skrzyneczka. Dobra, olo. Bo Crowfall to jest coś, czego nie było w ten sposób nigdy wcześniej na rynku. Nikt tego nie robił. Więc ja jestem bardzo, bardzo na tak. I wspierałem Crowfalla na Kickstarterze, co oznacza, że w pen... Aha, to jest ubity koleś. Myślałem, że to leży sprzęt do podniesienia. Zdziwiony. Co oznacza, że do Crowfalla będę miał dostęp, jak tylko ruszy mój etap bety, Trapjaw. O, kolejny jakiś boseł, który by mnie sklepał. Ja bym się tylko zbliżył. Co ja zrobiłem, że mi zniknęły ten... elementy... O, jest, dobra. Idealnie bym się skończył nagrywanie na bosie. Jest tu jeszcze ktoś? Bo sam to ja nie dam rady z tym czymś. Nie wiem, to też jest... Czemu ja w ogóle przeskoczyłem na... Aha, bo ja próbuję się klepać na dystans. Bardzo, bardzo mądrze z mojej strony. Bardzo mądrze z mojej strony. Mhm. Alt i backpack. Tak. Recepturka jakaś. Jest tutaj... Nie. O, tu powinien być jeden i drugi. Receptor. Wydaje mi się, że on mnie zjedzie. I to bardzo szybko i to bardzo brutalnie. Czy ja mogę coś tu sobie jeszcze wrzucić na pasek skilli? Tylko to.
żeby mieć po prostu na pasku, tak to było? Mieć na pasku to jest najważniejsze, bo inaczej się to nie leveluje. Właściwie tak to było. No i wtedy, w ten sam sposób, w jaki to miałem na tamtej postaci. Weapon, czy mam weapon? Nie, to było z World. Hiding Soul Magic Consuming, tak. Wiemy, jest nas tutaj tyle, że damy radę. Gotowi? Do boju? Bo ja tego sam nie dam rady, ludzie. Jechać. Dopiero teraz zauważyłem, że mogę się do grupy dodać. Zaraz mnie wykopią, jak zobaczą ten. Jak ja niski level mam. Wszystko to, ta moja postać całkiem ładnie to z tą przeżywalnością tutaj ma. Więc pod uwagę, że to powinno mnie na pół hita zdjąć. I fajne są to pasy. Koleś! Ja cię tu chciałem healać. Ten drugi healer niestety, albo niestety jest szybszy niż ja, co oznacza, że jest lepiej przygotowany do tego gnięcia tutaj. One hit. Dobra, rezamy się sami. Przynajmniej sobie wyleweluję ten łuk bardzo ładnie teraz. Wszyscy na dystans to biją. Ja tu powinienem tankować, ale... Nie! Gundwo mnie odepchnęło w tym kierunku, w którym to jechało, więc to było bardzo złe, ale nie zadziałało wyrwanie się z tego. Bo ja powinienem móc się wyrwać. Tak? To na tej zasadzie działa, z tego co rozumiem. Ubity. Pierwszy raz się grupowałem z ludźmi swoją drogą. Nie wiem co tam, whatever. Helm of a Weird Tree. Sniping Crystal 3, Trap Joe Stalker. Dziękuję wam. I schowajmy to. To mi niepotrzebne. Co my tutaj mamy? Poza punktami do rozdania. Ło, aż tyle punktów do rozdania. Bow. Snipe 3. Nie będziemy nawet patrzyli, co tu dają. Bo mamy jakiś mega beznadziejny łuk. I wylewolowałem go na który poziom swoją drogą, tą jedną walką? No to chyba był pierwszy raz, kiedy tak naprawdę używałem tego łuku. Bow, na czwarty poziom. Nice!
Bardzo nice. Nie narzekam, jest ładnie. Dobrze, proszę Państwa, to było więcej niż przewidywałem w tym odcinku. Ja Wam dziękuję za uwagę i hej! Kota mi się pośpała na kolankach. Co my tam fajnego dostaliśmy? Bo dostaliśmy, widziałem, jakiś chemik, który powinien mieć jakiś fajny wygląd. I jest setowy do tego, więc to w ogóle jest bonus od życia. Czym się robiło kolekcje, tak? Kolekcje, kostiumy, wyłącz kostium. No wyłącz kostium. Put away, aha, muszę za E nacisnąć. I... escape... settings... Gdzieś tu było, pokaż hełm, pokaż, wyłącz jakiś taki ten. Aha, nie, to jest od któregoś tego gameplay, to było w gameplayu. Hide helmet off. O matko, o, ale. Brzydko, ohydnie. Weird Tree to z innego seta, ale ten jest lepszy dużo. Heavy armor, light armor. Czy ja po ubraniu tego będę miał po jednej rzeczy z każdego rodzaju ciężaru zbroi? Bo to jest ważne, żeby levelować każdy ten osobno. Dużo fajniejsze. I to jest tak, to jest heavy, czyli heavy mamy, medium mamy, heavy, medium, heavy, czyli nie mamy light. To też jest heavy. To trzeba by znaleźć coś lekkiego, ale nie będę biegał w tym beznadziejnym hełmie tylko po to, żeby mieć na sobie coś lekkiego. Albo będę, a potem podmienię, jak dorwę, nie wiem, pasek czy cokolwiek innego lekkiego. Trzeba by ogarnąć. Dobra, schowajmy ten hełm. Gdzie to było? W settings i w gameplayu. Tak, gameplay. Czy interfejs? Przed chwilą to znalazłem, ale... Plotlet history, hide helmet on, ok. Muszę nawet z tym powiedzieć. Spróbujmy się... A, ja jeszcze nie mam kunia. Nie wiem, o co chodzi, bo teraz z uporem maniaka zaczął mi chować pasek z moim... O, tam kryształ był, którego nie ruszyłem. Pasek ze zdolnościami, więc nie wiem, jakie zdolności mam na postaci, dziwne to jest, ale okej. Gdzie jest ten kryształ? Gdzieś tu jest, o tu jest. Ile mamy hajsów tak swoją drogą, bo koń tu kosztuje 10 tysięcy i pamiętam, że stwierdziłem, że jakbym nie wydawał bez sensu, to już bym miał, z tym, że tak, jakbym nie wydawał bez sensu, to właśnie też już bym miał. No, no to jeszcze tylko 2000 i mam kunia. Może jak będę miał czas polatać, to w następnym odcinku już będzie kuń, albo będzie zakup kunia. Będzie kuniec zbierania na pierwszego kunia. Ewentualnie się dodadzą lisa i sobie zakupię wierzchowca lisa.